Orzeł Biały był czasopisem wydawanym na wschodzie przez Armię Czerwoną. Na jego łamach ukazał się artykuł noszący przykuwający oczy tytuł Sukcesy żołnierskiego teatru w Egipcie. Opisywał on działanie polskiego teatru na Bliskim Wschodzie. Występujący tam teatr żołnierski uznany był za prawdziwie niezwykły. Aktorzy ubrani nierzadko jeszcze w ogierny ubiór zbierali się, grając po 7 godzin dziennie, wystawiając skecze, śpiewając piosenki czy też deklamując. Zbierali wokół siebie tysięczny tłum. Widząc widownią, łączyły podobne przeżycia, ten sam głód i nędza. Powodowało to, iż przedstawienia nie miały końca. Artykuł między słowami zawiera wypowiedzi dwóch reżyserów, a dokładnie amerykańskich żołnierzy w cywilu pracujących w Hollywood. Bruce Mumming i Bob Maxwell opisują udziane widowisko ze słowami. Pierwszy raz widzieliśmy Teatr Polski w jednym ze szpitali wojennych. I od tej chwili nie opuszczamy żadnej okazji, aby ponownie pójść na jego występ. Widowisko na tym poziomie można śmiało pokazać na czołowych scenach Ameryki.